Ten? Czy może ten? Wydaje mi się, że to lepszy wybór. Hola amigos! Czy wiecie, że w Paragwaju nie używa się dzwonków do drzwi, a goście swoje przybycie oznajmiają właśnie klaskaniem? Ten, kto pamięta trochę z geografii, na pewno zorientował się, że znajdujemy się w Ameryce Południowej. Ten kontynent naprawdę tętni życiem. Słuchajcie, jest tutaj aż 800 aktywnych wulkanów. A jak wiecie, jest tu także ognista kultura latynoska. Dlatego do dalszej podróży zapraszam Was w tanecznym kroku. Jak przyjechałam do Chile, przede wszystkim bogactwo natury. Klimat, natura są tak piękne, wysokie góry, klimat inny. Chile jest krajem o różnorodnej przyrodzie, także to było takie duże zaskoczenie, inność. Poza tym też pory roku są zupełnie odwrócone, także to jest takie zaskakujące, że Boże Narodzenie na przykład przeżywa się w momencie ciepła z krótkim rękawkiem i z otwartymi oknami w kościołach, więc zupełnie inny nastrój. No, w kościele zaskoczyła mnie obecność aktywna ludzi świeckich, ich współpraca, naprawdę zaangażowani, bardzo oddani, kreatywni, no więc było to dla mnie i odkryciem, i wielkim bogactwem. Słowo dla moich rodaków. Misja jest wszędzie. Jest w Polsce, jest w Europie, jest poza Europą. I warto czuć się kimś, kto chce podzielić swoją wiarę. Przede wszystkim podzielić swoją miłość do Boga. Formy, normy, to wszystko jest ważne i trzeba je dbać o nie, ale przede wszystkim no właśnie to przekonanie, że Bóg jest miłością i dzielić się tą miłością. O czym dzisiaj marzę? Kontynuować moją pracę, życie. Moja praca to przede wszystkim dzielić się tym, kim jestem, co mogę i też nauczyć się i otrzymywać. Po prostu dzielić się tym, co w sercu mam i co oni mają, co mogą podzielić. I żeby też ten kraj znalazł pewną równowagę, bo w tej chwili są sytuacje od strony politycznej, ekonomicznej i socjalnej trochę trudne. Więc te kraje, bo praktycznie wszystkie kraje Ameryki Łacińskiej mają dość duże problemy. Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.